W razie tylko widzę reflektory jego. Ok, przeładować broń, przygotować się nisko. Widzę go, potwierdzam Wako. Co tu kurwa przyjechało? Coś podjeżdża pod nas, tylko nie wiem gdzie i skąd. Nasi. Są na prawo od nas. A, widzę ich, spokojnie. Rymian 130 ten zeszka. Hal, schowa się za drzewo. Nie masz ani okopu, ani żadnej osłony. Jak pójdzie ostrza na ciebie, to na ciebie nie będzie jak wyciągnąć stąd. Mam okop, przed ze mną leży. Kurwa, na blisko stoją. Dziwne, ja go nie widzę u ciebie. A Meron, jak tam przyjdziecie? O, ktoś w końcu się odezwał. Tam, żyjemy. Ale co to za życie? Co tam u was? No siedzimy na wzgórzu teraz za wami. Okej, w miejscowości z BRDM, znaczy gdzieś pojechał oraz UAZ z DSKM kieruje się w naszym kierunku, plus minus. A ten UAZ mniej więcej z którego kierunku mam się go spodziewać? Jedzie drogą, główną drogą w mieście, kieruje się na zachód, tam już Borys się nimi zajmą. Aha, okej. Tak tylko mówię, otóż mamy jeszcze też piechotę na 120 od naszej pozycji i na naszych plecach na południu na 210 jest piechota wroga również, tak że... Tego głowę będziemy zajmować? Znaczy Gorkę, chodzi mi o Gorkę. No Gorkę chyba tak przel... Dimir w miejscowości, boże, tutaj Czugun, w miejscowości znajduje się pojazd wroga typu UAZ DSKM, prawdopodobnie już jest ze zachodniej części miasta oraz piechota wroga, która znajduje się na 120 od wzgórza, na którym się aktualnie znajduje. Kurwa. Cholerne komary. Nie mogę się kurwa skupić na niczym. Słucham cię. Naprawić problem techniczny. Słuchaj, ja walczę z ogrzewaniem mojego technikala. A, aż tak? No już użyłem dwa wiatraki takie do ochładzania pokoju. Kurwa, no. Tu żyję. Fuck, dobra. Maras, Rocky. Gdzie jest Maruda Jules? Tam się. Nie wiem, to jest... Nie wiem, nie wiem, nie wiem. A Meron, jesteś gdzieś koło mnie? No teraz już będę. Co? Podejdź tylko, mnie masz lornetkę, zobacz ode mnie na perymetr 100... RDM.
160 na wzgórzu. Duża grupa nieprzyjaciela. Zaalarmowani. To mogą mieć nasi, jak widzę na mapę. Loki, to jest chyba Borys. Mario, mamy za wami jechać? Nie, my stoimy w miejscu. Oni nie walą do naszych? Nie było żadnego komunikatu. Co? Byłeś strzelę podłożył. Czy to nie pierdolną nasz? To nasz. Za nim jest drugi jedzie. Nie, niestety teraz to nie słyszałem, może powtórzę. Wszystko jest pewne. Cisza. Tak. Zrozumiałem. Okej, teraz przyszło. Panowie, ruszamy do przodu, za nami piechota z przodu, idziemy na 100. Przestraszyła się mnie. Przestraszyła się mnie. Pojadę, jedziemy za nami. Oni się dechać tutaj do drogi, powinno być wygodnie. Na termowizji nic, na ruszam do... Azymut. Jak zjedziesz tutaj nisko, zaczniesz dwa namioty i ognisko obok tych namiotów jest BRDM oraz piechota wroga. Nasza piechota się cofnie, Rudek wjedź lub może... Za te drzewa wyjedź i zobaczysz w dole, za te drzewa i w dole zobaczysz. Piechota cofnie. Piechota wroga w obozie koło BRDM-u. Wiem, dlatego każdy ma się cofnąć i wysłałem prę, żeby to załatwić. Z 70 będą podchodzić. Jaki pojazd z lewej? Podchodzą was od lewej. Piechota, wyszło się lekko na wschód, osłaniamy. Uwaga, uwaga, cofamy. Czy na 160 są nasi przy głównej drodze? Możliwe, że są na południu od nas, niedaleko punktu B4, niedaleko punktu. Bo tam mają rannych, widzę. Oj, padli chyba wszyscy. Rudek, sprawdzaj swój ogień, na południu od nas są... Ja nie... Na skrzyżowaniu oberwali z jakiegoś technika, ale tam jedzie... Piechotą. Okej, trzymać się Marasa, Maras, do tego obozu podchodźcie, sprawdźcie go. Rutek, pociągnij lekko pas pod ten obóz. Okej, piechota dalej flankuje od lewej ten cały...
Dawaj, dawaj, ubezpieczmy. Idziemy, okej. Okay. Dobra. W namiotach mogą być. Okej, to szykuj. Albo biegniecie, albo siedzicie. Przydam się. Dobra. Biorę ten na lewo. Okej, swoi, swoi. Namiot czysty, tak? Gasić ogniska? Rusek na tyła! Rusek na tyła! My jesteśmy Rosjanami. Ameron, ale my jesteśmy ruskimi. Kurwa, targa OPK w ostatniej... Ameron, co tam u was? Mogę zjechać do tego obozu? Ostro... Obóz jest zajęty. Ostro, nie możesz... Zdarzam zajęty wyczu. Bakaloki, wystawić czujki na zabudowania na południe. Przyjął. Rodek, to ty tak się kręcisz. To on tak wali w tej kulinie. Ameron, gdzie wy jesteście? Adymu do twojego pojazdu, na którym was mogę znaleźć. Na południe od ciebie. Na południe ode mnie, tak? Na południowym wschodzie ode mnie wróg podchodzi. Uważajcie, przed wami może być wróg. Okej, zaraz mi się tak czy siak stąd cofać, trzeba piechota ustawić się niedaleko pojazdu, obserwować ten las, który jest na południe niego. Południowy zachód, chyba nasi się przemieszczają po drugiej stronie wioski. Południowy zachód. Loki, chodź. Co mnie woła? Chodź, chodź, chodź. Tak? Tutaj tylko pojazdu wystawiamy się, bo na nim las ponoć wychodzą do nas. Tak jest. Ustaw się w okolicy pojazdu, tak żeby wybuch to żebyś nie dostał. Przyjął. Juice'a tak w pojedynczy kontakt, zaraz sam go ostrzę. Juice ma się trzymać resztę. Nie wiem, gościa, oficera wokół zlikwidowałem przed chwilą tam. Też na 140 sił. Panowie, zbieramy wszyscy do pojazdu, zbieramy do pojazdu. Ty, kto tu biega? A, Juice. Pakować się? Tak, tak, jak najszybciej do pojazdu. Maron, gdzie wy jesteście? Loki w pojeździe. Jesteśmy na północ od obozu przy naszym pojeździe.